Spotykamy się, aby podsumować tegoroczny Festiwal Filmów Polskich w Gdyni. Jak twoim zdaniem wyglądał konkurs główny? Które z tych filmów najbardziej do ciebie przemówiły? No, dla mnie wyglądał rzeczywiście fascynująco i no, było dużo dyskusji, kontrowersji wokół kształtu tegorocznej Gdyni, kształtu konkursu, selekcji bardzo ostrej. I oczywiście te dyskusje powinny mieć miejsce, bo o Krajowym Festiwalu, który jest także wydarzeniem środowiskowym, trzeba dyskutować, ale wydaje mi się, że ta selekcja bardzo się obroniła, ponieważ stworzyliśmy coś na kształt fantastycznej wizytówki naszego kina, to znaczy zestawu filmów, które są na równym poziomie, bardzo ciekawe, które w bardzo, bardzo ciekawy sposób wchodzą w dialog z rzeczywistością, dość odważnie i które naprawdę są wyborem, którego nie tylko nie musimy się wstydzić, ale z którego musimy być dumni i to mnie zawsze cieszy po prostu. Sądzisz, że tegoroczna Gdynia jest jakimś skokiem jakościowym, czy też być może pokoleniowym, jakąś zmianą polskiego kina i jakąś nową wartością w naszej kinematografii? Przynajmniej ta reprezentacja, którą możemy oglądać w konkursie głównym, bo na tym się skupimy. Ja zawsze staram się być ostrożny z takim bardzo hasłowym mówieniem, czyli że gdzieś jest młode pokolenie, które się sprzeciwia staremu, albo że nagle jest coś przełomem. Znaczy, wydaje mi się, że warto się powstrzymać od tego, bo na tym się więcej traci, bo mam wrażenie, że właśnie to jest fascynujące w tym konkursie, że pokazuje fantastyczną różnorodność polskiego kina, że mamy bardzo wiele arcyciekawych indywidualności. To znaczy w tym konkursie pojawiły się takie filmy jak z jednej strony filmy mistrzów starszego pokolenia, jak Essential Killing Jerzego Skolimowskiego, jak Lecha Majewskiego Młyn i Krzyż, jak Barbary Sas W imieniu Diabła, czyli jakby reżyserów, którzy, no, którzy już nieraz opowiadali o świecie za kamery i cały czas to robią i nadążają za czasem. To znaczy rzeczywiście na przykład Essential Killing jest bardzo nowoczesny film, a z drugiej strony jest na przykład dwóch reżyserów, którzy debiutują, ale przychodzą z niesamowitym zapleczem dokumentalnym i to bardzo widać w ich filmach. Mówię o Bartoszu Konopce i Leszku Dawidziewski, ponieważ w tych filmach właśnie widać niesamowite wyczulenie na detal. Widać, że to są opowieści, znaczy w tym sensie wyrwane że z życia, że rzeczywiście jakby, że opowiadając o świecie koncentrują się na bardzo małych gestach, drobnych chwilach, które przekazują strasznie dużo emocji, które fantastycznie charakteryzują postaci, no i które przez to wzruszają, bo są bliskie, codzienne. Tak samo bardzo ciekawe, również wywodząc się z dokumentu, przecież Rafael Lewandowski, Polak na stałe mieszkający niegdyś we Francji, ale który przez cały czas uważał się za Polaka i zawsze wracał do polskich tematów, opowiadał o Solidarności, opowiadał o dzieciach Solidarności de facto w poprzednich dokumentach. Teraz postanowił pokazać lustrację, ale też z punktu widzenia młodego człowieka, więc są też fantastyczne eksperymenty formalne, takie jak Italiani. Jest zupełnie inny film Dasa Adriana Panka, który znowu jakby ma zupełnie inne korzenie, to znaczy to jest gdzieś kostiumowa opowieść z XVIII wieku, z tajemnicą, no jakby znowu jednych to przekonuje, innych mniej. To jest właśnie fantastyczne, że możemy, że między pokoleniami tworzy się jakaś rozmowa, że starsze pokolenie nadąża za rzeczywistością, a młode chce się od nich też czegoś uczyć i to jest właśnie duża wartość, do której chyba nasze kino właśnie teraz dorasta. No właśnie, mamy 12 filmów w konkursie, czyli moglibyśmy tak spokojnie powiedzieć, że jest to 12 indywidualności tak naprawdę i każdy z tych obrazów reprezentuje inny obraz świata, inną wrażliwość, inne wartości tak naprawdę, chociaż niektóre filmy gdzieś tam mają wspólny mianownik. Ale też dla mnie istotne jest, że w każdym z tych filmów są niesamowite kreacje aktorskie i może porozmawiajmy o tych filmach ze względu na to, jacy aktorzy tam zagrali, jak wyglądały ich role. To prawda, wydaje mi się, że tegoroczny konkurs pokazuje, tegoroczny, ale też kilka ostatnich, no bo przecież to nie są aktorzy, którzy nagle się wzięli znikąd, ale na przykład ktoś taki jak Marcin Dorociński, który przecież już zagrał bardzo fajną rolę w Ogrodzie Luizy, który w Rewersie był bardzo, znaczy to była bardzo wysublimowana, ciekawa rola, ale teraz w Róży Wojciecha Smarzowskiego, jednym z najciekawszych filmów festiwalu, mimo bardzo wyrównanego poziomu, to jednak ta róża bardzo, bardzo silnie zaznaczyła się w tym konkursie. No właśnie, jest Marcin Dorociński, Agata Kulesza też w Róży, ale również Marcin Dorociński w duecie z niesamowitym Krzysztofem Stroińskim w roli ojca i syna.
w Lęku Wysokości, gdzie piekielnie intensywna relacja z chorym psychicznie ojcem jest w niesamowicie wielowymiarowy, ciekawy sposób przedstawiona, także dzięki kreacjom aktorskim. Oczywiście to są aktorzy, którzy są świetnie prowadzeni przez reżyserów, więc o tym też nie trzeba zapominać. Także Borys Szyc, który no jakby nie jest odkryciem, ale w krecie Rafała Lewandowskiego tworzy ciekawą rolę. Robert Więckiewicz, który w wymyku pokazuje osobisty dramat w tle tego filmu. Rysuje się niesamowity kształt Polski, natomiast jest to osobisty dramat człowieka, który musi się rozliczyć z sobą, musi spojrzeć uczciwie w lustro. Zapytać samego siebie o swoje relacje z bliskimi, o swoją postawę życiową. I Mięckiewicz jest aktorem, który jest w stanie to udźwignąć. No właśnie, więc wydaje mi się, że jest całe pokolenie fantastycznych aktorów, którzy dopiero teraz też zostają wykorzystani przez reżyserów. Bo to jest właśnie fajne, że oni trafiają na reżyserów, którzy im powierzają ciekawe role i wszyscy na tym zyskują. No. Jesteś krytykiem filmowym, który podróżuje po wielu festiwalach i też masz okazję oglądać i często również oceniać polskie filmy poza krajem lub poza Gdynią, powiedzmy tak, poza jakimś środowiskiem też może nawet. Wspólnie na przykład, tak jak na Off+ Kamerze oceniałeś polskie kino wspólnie z zagranicznymi jurorami. Powiedz, jak zagraniczna krytyka patrzy na polskie kino dzisiaj? Przede wszystkim myślę, że znaczy bardzo często jest po festiwalach, zarówno od ludzi z branży filmowej, od agentów prasowych, którzy reprezentują konkretne filmy, wreszcie od innych dziennikarzy, słyszę o dużym zainteresowaniu polskim kinem. To znaczy, właśnie bardzo często pojawiają się w ogóle pytania, jakie ono jest, gdzie jest, bo jeszcze ono cały czas, teraz się coraz bardziej to poprawia, ale cały czas jeszcze nie jest tak dobrze znane. Więc mam wrażenie, że w jakiś sposób międzynarodowa krytyka jest ciekawa i czeka na nasze filmy, a jednocześnie wśród tych, które właśnie dostały się na duże festiwale, i tak widzę, że one są bardzo dobrze odbierane. Essential Killing Jerzego Skolimowskiego, oczywiście reżysera, który właśnie na niejednym wielkim międzynarodowym festiwalu pokazywał swoje dzieła niegdyś, ale właśnie wrócił po 17-letniej przerwie, najpierw 4 nocami z Anną, teraz Essential Killing. No to był fantastycznie przyjęty film. Na Off+ Kamerze razem z Ronaldem Berganem z The Guardian i Tomislavem Sakiciem, chorwackim krytykiem, nagrodziliśmy Salę Samobójców. Też dlatego, bo to był po pierwsze film opowiadający o bardzo uniwersalnych problemach, które gdzieś przekraczają właśnie granice narodowe, problemach młodych ludzi we współczesnym świecie, ale też film, który ma ambicje, to znaczy chce być czymś więcej niż tylko skromną historią, tylko chce pokazać coś, co jest istotnego dla całego pokolenia młodych ludzi. I rzeczywiście to zrobiło nie tylko na mnie, ale też na moich kolegach z tego jury duże wrażenie. Z drugiej strony nie wiem, czy też spotkałeś się z takim odbiorem polskiego kina, jako kina mrocznego, podejmującego bardzo trudną i ciężką tematykę. I też spotkałam się z takimi głosami, że jak to jest możliwe, że sąsiadujemy z Czechami, którzy na takie poważne tematy umieją robić filmy lekkie i tak bardziej delikatnie pewnie traktujące o poważnych sprawach, natomiast nasze filmy są takie przeciężkie. Tak, rzeczywiście spotkałem się rozmawiając z tymi ludźmi, także tymi mniej związanymi z przemysłem filmowym, ale także ludźmi, którzy w nim są, bo znaczy rzeczywiście może ja na to nie zwracam uwagi, będąc przyzwyczajonym do festiwali pełnych kina mrocznego, brutalnego i mocnego, ale rzeczywiście i to jest dla mnie pewne pytanie, zwłaszcza na przykład na ostatnim festiwalu w Cannes przez chmury przedzierało słońce, to znaczy nagle okazało się, że filmy Kaurismäkiego, braci Dardenne, nawet na niego Morettiego, że one gdzieś pośród, przedstawiając trudy współczesnego życia i bolączki świata, gdzieś tam odnajdują właśnie nadzieję i odnajdują coś, co jednak trzyma przy życiu. Ale być może mamy swoje rzeczy do rozliczenia się, być może najpierw musimy sobie opowiedzieć historie, które bolą, być może najpierw musimy wyjąć drzazgi, które w nas tkwią, aby móc właśnie zobaczyć słońce. No właśnie, bo spotkałam się też
z takimi stwierdzeniami właśnie wśród zagranicznych krytyków, że za dużo miejsca poświęcamy historii. Spójrzmy na program konkursu głównego. Kilka tytułów naprawdę porusza tematy historyczne, bądź też, tak jak Kret, nawiązuje do historii z przeszłości. To prawda, ale po pierwsze, czy to źle? Po drugie, mam wrażenie, że też tegoroczny konkurs, to mnie bardzo ucieszyło, bo w takie filmy jak Kill, Leszka Dawida, to jest historia dziewczyny, która, czy właściwie kobiety, która wychowuje, która rozstaje się, zresztą wychowuje samotnie dziecko we współczesnej Warszawie. Historia, która rozgrywa się tu i teraz, która pokazuje poza właśnie uczuciami, emocjami, pragnieniem ciepła, emocji, pokazuje kawałek bardzo bezpretensjonalny i ciekawy sposób pokazuje współczesną Warszawę i problemy właśnie ludzi młodych, którzy gdzieś zaczynają dopiero, są na początku swojej drogi i muszą się w tym odnaleźć, ale to wszystko jest bardzo współczesne, to samo z Wyprzesz, Wymyk, który znów rozgrywa się tu i teraz i pokazuje mniejsze miasto i też do próbę postawienia własnej firmy, prowadzenia jej, oczywiście na marginesie, bo znowu nie to jest sercem tej historii. A że robimy filmy historyczne, że nieco cieszy, że potrafimy inaczej spojrzeć na naszą historię, że to już nie są opowieści, że to już nie są pomniki, to już nie są opowieści o konkretnych wydarzeniach, tylko ludziach, którzy w nich uczestniczyli. Niesamowitym przykładem jest Róża Wojciecha Smarzowskiego, wstrząsający film którego akcja rozgrywa się w 1945-1946 roku, tuż po wojnie, ale też z wielokulturowością w tle, z pytaniem o tożsamość, z pytaniem o zezwierzęcenie oczywiście wojny, z bardzo kluczowymi pytaniami, wręcz niektórzy tu mówią o szekspirowskich dramatach, ale rzeczywiście tam są pytania o człowieczeństwo, o odwagę, tchórzostwo, moralność, o najbardziej podstawowe wartości. Który film z tegorocznego konkursu głównego był dla Ciebie zaskoczeniem, jakimś rodzajem może objawienia, czy któryś wyróżniłbyś w jakiś sposób szczególnie? W jaki sposób wyróżniłbym rzeczywiście Róży, która pośród bardzo dobrych filmów, przy bardzo ciekawym programie tegorocznego konkursu, przy bardzo wysokim poziomie wreszcie, wyróżniała się właśnie tym, no właśnie, wielkością pytań, to znaczy chęcią zajrzenia, chęcią opowiedzenia czegoś o człowieku jako takim, to znaczy nie chcę brzmieć bardzo patetycznie, ale rzeczywiście. Ale takie głosy pojawiały się nawet na spotkaniach z publicznością, na konferencji prasowej, kiedy to kompozytor sam muzyki Mikołaj Trzaska powiedział, że to jest film nie o Rosjanach, nie o Polakach, nie o Niemcach, tylko o nas, o współczesnych ludziach. Tak, bo to jest film o tożsamości przede wszystkim, o tym kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy tymi ludźmi, którymi jesteśmy i będziemy, więc zdecydowanie jakby taką skalą tego filmu i ambicją, ale ambicją spełnioną też. On się wyróżnia. Natomiast, tak jak mówiłem, ja jestem bardzo bliski wielu filmów tego konkursu. Bardzo cenię Wymyk i Kill za obraz współczesności. Cenię bardzo Salę samobójców za, poza tym, że wszystkie te filmy są bardzo profesjonalnie, ciekawie opowiedziane, ale też Sala też się tu jakoś wyróżnia. I Jana Komasy. I też za chęć nadążenia właśnie za współczesnością, opowiedzenia o świecie współczesnym, świecie przesiąkniętym przez media, social media, Facebook i internet. Wyróżniają się filmy, które, no właśnie, film, który może nie jest moim ulubionym filmem konkursu, a takim jak Italiani, Łukasza Barczyka, ale no to jest ciekawe kino, to jest ciekawe poszukiwanie nowego języka, eksperymentowanie, które też jest nam potrzebne. Mam wrażenie, że kiedy gdzieś w rozrywce zaczyna dominować produkcje spektakularne w 3D i wielkie trzygodzinne perypetie niebieskich stworów, to właśnie gdzieś to kino artystyczne ucieka albo w realizm, co widać w Wymyku albo Ki, albo właśnie w eksperymenty z formą, co i pewne dosyć intertekstualne, dosyć adresowane do wyrobionego widza projekty, które no, starają się przekroczyć to znane w kinie. I takim też filmem w jakiś sposób było Das Panka, takim filmem jest Italiani, no i wreszcie Lecha Majewskiego, doświadczonego mistrza, który często
często w ogóle przekracza granice między sztukami wizualnymi a kinem. Jego prace są pokazywane często na biennale sztuki, na przykład w Wenecji, a nie na festiwalu filmowym, co jest też symptomatyczne. Ale ta granica się coraz bardziej zaciera i na tym styku powstaje coś bardzo ciekawego, no właśnie, fascynującego wręcz dla przyszłości kina, bo o tym też trzeba rozmawiać. I dobrze, że Gdynia także staje się platformą dla tego typu poszukiwań. No, jak widziałbyś przyszłość Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni? Jak sądzisz, czy na przyszłych festiwalach możemy spodziewać się równie wysokiego poziomu konkursu głównego? Pytanie o poziom konkursu jest też trochę pytaniem o to, czy patrzę z nadzieją na polskie kino? Tak, oczywiście, że patrzę z nadzieją na polskie kino. Znaczy, mam po pierwsze wrażenie, że ci ludzie, którzy gdzieś teraz wypłynęli, pojawili się i zaproponowali bardzo ciekawe filmy, że oni nie zginą, że oni dalej będą robić kino. No niektórzy już zaczęli kolejne projekty, jak Leszek Dawid, który już skończył zdjęcia do następnego filmu, jak Jan Komasa, który ma gotowy scenariusz i lada chwila wychodzi na plan. I to są ci ludzie. No ale w ogóle mam nadzieję, że to nie jest tak, że w tym roku wyczerpaliśmy wszystkie nasze indywidualności, że będą się oni pojawiać. Obserwuję z ciekawością filmy z programu 30 minut ze studia Munka. Staram się śledzić etiudy. Są coraz bardziej świadome zarówno formy, zarówno formy filmowej, jak i w ogóle coraz odważniejsze filmy, coraz bardziej spełnione i to mnie cieszy i czasami nawet zastanawiam się, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy pokazują fantastyczne trzydziestki później. W tym roku zobaczyłem odpowiedź, znaczy coraz więcej ciekawych debiutów.